sporo prawdziwej historii, ale nie powiem jakiej. Zostawmy nieboszczyków w spokoju. Zapewniam, że te, które wyglądają na najbardziej wymyślone, są prawdziwe. Te, które są oczywiście wymyślone, no to to, co popycha akcję do przodu. Ja osobiście nie byłem nad Małą Tunguską. Nie miałem też w rękach tych artefaktów i nikomu nie życzę, bo ci, którzy to mieli w swoich rękach, płacili ogromną cenę. Jak możemy zachęcić czytelników do sięgnięcia właśnie po tą lekturę? Proszę Panią, no każdy rodzic kocha swoje dzieci jednako, podobno. Ta książka ma to do siebie, że poraża bólem istnienia. To znaczy, jeśli ktokolwiek myśli trochę więcej o świecie, o życiu, o sobie, troszkę dalej niż do kolacji i do śniadania, jeśli ciekaw jest samego siebie, to powinien w nią zajrzeć, bo udzielając odpowiedzi na te pytania, których zazwyczaj sobie nie zadajemy, bo nie mamy na to czasu ani nastroju, bo nikt nie lubi sobie robić sepuku bez powodu. Ta książka jednak, moim zdaniem, jest taką próbą zajrzenia we własną duszę.